Małgorzaty Doroty Libusze. Opowieści fantastyczne z Doliny Dunajca. Ewa Jednorowska, Kazimierz Dudzik. Czyta Jan Jakub Należyty. Wielką jasną izbę na piętrze wieży, której okno wysokie z siedziskiem do dziś pozostało, zamieniono na pracownię. Wolą fundatora było kaplicę świętemu Józefowi poświęcić, do którego cała rodzina miała szczególne nabożeństwo. Zatem sceny z życia owego świętego miały być tematem malowideł. Mistrz Jakub kartony na stole rozłożył i począł szkicować narodzenie Chrystusa, pokłon pasterzy, hołd magów. Narożniki i ściany boczne zamierzał wypełnić postaciami świętych i ojców kościoła głoszących chwałę świętego patriarchy. Za przykładem swego włoskiego mistrza Jakub lubił malować anioły. Świetliste postacie wypełniały tło, zwiastując dobrą nowinę łączącą niebo z ziemią. Twarze anielskie wychylające się z obłoków będą towarzyszyć świętym, pomyślał szkicując jedną z postaci. Och nie, mruknął. Ta twarz jest brzydka. Rysy grube, pospolite, nieforemne. To twarz szukał w pamięci porównania handlarza, a nie anioła. Trzeba zmienić, trzeba inaczej. Odłożył ołówek zniechęcony, poczuł ogarniające go zmęczenie. Za dużo dziś pracował, trzeba przerwać, wypocząć, odetchnąć wiosennym powietrzem. Wieczorem czerwone, złotawe światło wypełniło okno sieni, wpadało do wnętrza i ogarniało sylwetkę stojącej w oknie kobiety. Malarz znieruchomiał i patrzył urzeczony na twarz, której szukał i którą czuł w tej chwili, musi natychmiast utrwalić, nim zniknie, rozpłynie się, zgaśnie. Wyciągnął mały szkicownik i rysował szybko jak szalony, zanim nieznajoma odwróci głowę. Nagle ołówek wypadł mu z ręki, Elżbieta zorientowała się, że ktoś ją obserwuje. Co pan tu robisz? Spytała lekko marszcząc brwi. Wybacz pani, szukał właściwych słów. Jestem malarzem. Szukałem twarzy anioła. I znalazł pan? Zadrwiła. O ile wiem, mieszkaniem aniołów są niebiosa, a nie sień. A ja, odparł niepewnie malarz, zobaczyłem anioła w sieni. Jego twarz, pokazał szkic Elżbiecie, umieszczę na ścianie kaplicy. Przecież to nie żaden anioł, tylko ja, wzruszyła ramionami, oddając rysunek. Dworujecie sobie ze mnie, panie, od co? Zagarnęła ręką spódnicę i zbiegła po schodach. Dwa lata później hucznie świętowano z rękowiny, a potem ślub Elżbiety ze starościcem. Zamek gorzał od świateł, bawiono się wesoło, życząc młodej parze szczęścia. Tylko niektórzy zauważyli, że młoda pani jakaś niezdrowa, blada i często kaszle. Zła wiadomość przyszła w roku następnym, pogrążając zamek w żałobie. Elżbieta zmarła, wydawszy na świat martwe dziecko. Miejsce wiecznego spoczynku znalazła w krypcie pod kaplicą kościoła zakliczyńskiego. Jej trumnę usunięto z krypty i przeniesiono na cmentarz dopiero w 1936 roku. Pozostał jedynie we wschodnim narożniku ściany na wpół zatarty fresk. Twarz zamyślonego anioła, kobiety, która zabrała do grobu swą tajemnicę. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie legend fantastycznych o Zakliczynie i najbliższych okolicach. Jednocześnie zapraszam na premiery Studia Form Teatralnych Scena Jordana do Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Pozdrawiam serdecznie, Jan Jakub Należyty.